jest wąska delegacja wykonawców, ale proszę mi wierzyć, spędziliśmy razem bardzo wiele, często burzliwych godzin przy pracy nad portalem. Z rąk Państwa dyrektorów otrzymują Państwo okolicznościowe adresy gratulacyjne i z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Michałowskiej-Wójcik kwiaty. I miłe słowo, a jakże. Przedstawiciele wykonawcy, ale tak jak mówię, prawdziwych wykonawców było o wiele, wiele więcej. Zresztą portal powstał w dość krótkim czasie, zaledwie 180 dni, a było to przedsięwzięcie, no, niektórzy twierdzą, heroiczne. Dysponujemy studiem telewizyjnym i nowoczesnym portalem, który mamy nadzieję będzie się ku naszemu zadowoleniu rozwijał. Gratulujemy raz jeszcze i bardzo serdecznie dziękujemy. Państwo dyrektorzy jeszcze z nami zostają. Oczywiście należne brawa. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, szanowni internauci, projekt Modernizacja WDK w celu dostosowania go do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury trwał ponad 2 lata. Od początku jest z nami inżynier projektu, firma EKAMEX Serwis Andrzej Pacanowski, współpraca z którą to firmą także przebiegała w atmosferze przyjaźni oraz merytorycznego, fachowego podejścia, bardzo metodycznego działania. Zapraszam panów Andrzeja Pacanowskiego, pana Krzysztofa Domarackiego, pana Jarosława Szczukiewicza, pana Grzegorza Basińskiego i pana Mariusza Marciniaka. I proszę o odebranie z rąk dyrektorów Wojewódzkiego Domu Kultury listów gratulacyjnych i kwiatów. Zaczęliśmy 13 marca 2006 roku. Bardzo dobrze pamiętam tę datę. Panowie karni ustawili się w rządku i przyznam Państwu, że cała współpraca była właśnie taka uporządkowana i tak metodyczna, jak teraz panowie odbierają swoje listy gratulacyjne i kwiaty. Dostrzegam, no może nie łzy wzruszenia, ale na pewno wzruszenie w głosie moich przełożonych. Ale trudno się dziwić, szanowni Państwo, głos może się dziś trochę łamać, bo to ważny dla nas moment. Gratulujemy i raz jeszcze dziękujemy. Szanowni Państwo, projekt to nie tylko portal informacji kulturalnej. Projekt składał się z wielu etapów. Najpierw Wojewódzki Dom Kultury został podłączony do nowoczesnej sieci światłowodowej. To było pierwsze postępowanie przetargowe. Następnie odrestaurowano większość pięknych, zabytkowych sal
WDK-u. Jedną z nich jest ta piękna sala lustrzana. Równocześnie trwały prace polegające na podłączeniu sieci teletechnicznych. To wszystko było naprawdę mocno skomplikowane, ale dzięki doskonałej organizacji wszystko udało się przeprowadzić sprawnie, tak aby ostatnie działanie, czyli stworzenie portalu informacji kulturalnej, mogło przebiegać bez zakłóceń. Dziękuję tym wszystkim, którzy na poszczególnych etapach lub przy całości trwania projektu czy życia projektu byli z nami, czuwali, ciężko przy tym pracowali. Cieszmy się dziś tym portalem, bowiem, Szanowni Państwo, nadszedł moment, aby zainaugurować działalność Portalu Informacji Kulturalnej, o co bardzo proszę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Zdzisława Wrzałkę. Zapraszam, Panie Marszałku. Uwaga. Zapraszam Pana Marszałka, który, jak sądzę, podzieli się z Państwem swoimi refleksjami na temat tej, mam nadzieję, historycznej chwili. Szanowni Państwo, serdecznie witam w dniu tak uroczystym, w dniu tak ważnym dla Wojewódzkiego Domu Kultury i dla naszego województwa. Wojewódzki Dom Kultury jest instytucją prężnie, jak widzimy, działającą. To uruchomienie portalu wymagało bowiem naprawdę heroicznej pracy, wykonanej przecież w nie tak długim czasie. Myślę, że z tego portalu będziemy korzystać wszyscy. Będzie on źródłem informacji wszelkiego rodzaju dla mieszkańców praktycznie całego świata. Myślę, że będzie źródłem promującym, będzie czymś promującym nasz region, naszą piękną ziemię świętokrzyską. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz portalu. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mieli ten pomysł, aby taką rzecz wykonać. Chciałbym podziękować oczywiście dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury. Drodzy Państwo, no cóż, myślę, że ten portal, tak jak powiedziałem, będzie służył nam wszystkim, będzie źródłem tej wiedzy, informacji. Korzystajmy wszyscy z tego portalu. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Panie Marszałku. W imieniu pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury oraz wszystkich instytucji kultury, które podpisały z nami umowę o współpracy, zapewniam, że tak będzie i mam nadzieję, nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania. Proszę teraz moją koleżankę, redaktorkę Edytę Ruszkowską o przedstawienie funkcjonalności portalu, który to przed chwileczką Pan Marszałek oficjalnie, mówiąc kolokwialnie, odpalił. Dobry wieczór. Portal Informacji Kulturalnej ruszył w maju, ale to, co Państwo widzą na naszych stronach internetowych, to efekt naszej półrocznej pracy. Wyróżnikiem tego portalu jest telewizja internetowa, możliwość transmisji na żywo oraz e-learning. Już teraz na stronach internetowych mogą obejrzeć Państwo około 50 filmów. Jest również możliwość transmisji na żywo. Mamy własne studio telewizyjne, które zlokalizowane jest w Wojewódzkim Domu Kultury i również z obecnej uroczystości taka transmisja się odbywa. E-learning, czyli nauka przez internet, to możliwość skorzystania z różnorodnych kursów, szkoleń, które dostępne są na naszych stronach internetowych i każdy internauta po odpowiednim zalogowaniu może z tych kursów korzystać. My będziemy oczywiście tych kursów coraz więcej zamieszczać na naszych stronach internetowych, ale musimy zobaczyć, w jakim kierunku idą zainteresowania na naszych internautów. Kolejne zakładki to ludzie regionu.
Tam zgromadzonych jest około 100 życiorysów osób związanych z Kielcami, z województwem świętokrzyskim, ale przede wszystkim związanych z kulturą. Obok informacji tekstowych bardzo często umieszczone są zdjęcia bądź filmy z miejsc, z wydarzeń związanych z tymi osobami. Kolejna zakładka to porady językowe. Tam na pytania internautów, które dotyczą poprawności języka polskiego, odpowiada profesor językoznawstwa. Kolejna zakładka to instytucje współpracujące. Jest ich tutaj około 40. Są to te ośrodki kultury, które podpisały z nami umowę o współpracę i o współpracy. I te ośrodki mają tutaj swoje strony internetowe, zamieszczone są informacje o nich, dołączone są często zdjęcia bądź filmy pokazujące ich działalność. Również pracownicy tych ośrodków kultury mogą sami zamieszczać na naszych stronach internetowych informacje, ponieważ zostali odpowiednio przeszkoleni, mają dostęp i są administratorami tak samo jak my. Kolejna zakładka to sztuka. Składa się z różnych podstron dotyczących teatru, literatury, malarstwa, muzyki. Jest tam również folklor. Jest również zakładka poświęcona twórczości osób niepełnosprawnych. Przy okazji tej zakładki wspomnę może o tym, że bardzo często pod różnymi artykułami znajdują się odniesienia do innych stron umieszczonych na naszym portalu. To pozwala Państwu przejść przez różne teksty o takiej samej tematyce, ponieważ te teksty są ze sobą powiązane. Następna zakładka to zabytki. Oczywiście Państwa tu obecnych nie muszę przekonywać do piękna regionu świętokrzyskiego, ale chcemy zachęcić innych, którzy na tą stronę będą wchodzić, żeby odwiedzili województwo świętokrzyskie i góry świętokrzyskie, stąd pomysł na taką zakładkę. Tu znajdują się teksty o ciekawych miejscach pod względem turystycznym i nie tylko. Umieszczone są zdjęcia, również krótkie filmy. I już teraz na stronach naszego portalu mamy około 2000 różnych fotografii. Kolejna zakładka to ciekawostki. Są tutaj materiały zarówno tekstowe, jak i filmowe, a także materiały audio. Przykładem jest strona, gdzie prezentujemy książkę znanego w Kielcach Ryszarda Biskupa. Są to rozmówki polsko-polskie, gdzie autor książki w towarzystwie pana Arkadiusza Szostaka czyta fragmenty tych książek i każdy internauta może na tę stronę wejść i oczywiście tych fragmentów przesłuchać. I ostatnia zakładka to galeria. Tam umieszczone są zdjęcia wykonane przez pracowników portalu informacji kulturalnej, ale również nadesłane przez Kielczan. Ponieważ chcemy współpracować z mieszkańcami Kielc, chcemy zamieszczać ich fotografie na naszych stronach internetowych i po podpisaniu odpowiedniego świadczenia zgody na zamieszczanie takich fotografii, te zdjęcia znajdą się u nas na stronach. Dostęp do portalu jest bezpłatny. Każdy użytkownik może założyć sobie własną, prywatną pocztę internetową, jak również może skorzystać z forum dyskusyjnego, wchodząc na naszą stronę. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, instytucją pośredniczącą w projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej jest Urząd Wojewódzki. Współpraca z Urzędem Wojewódzkim, jak wspominałam, układała się znakomicie. Wprawdzie pani wojewody nie ma dziś z nami, bo zatrzymały ją inne wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe, ale jest z nami jej przedstawiciel, pan Mariusz Wolski. Zapraszam serdecznie. Pan Mateusz Wolski, który ma list od pani wojewody i który to list zostanie odczytany. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Pan Łukasz Łaganowski, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystą inaugurację działalności portalu informacji kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Niestety z powodu zaplanowanych obowiązków służbowych nie mogę wziąć w niej udziału. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla Państwa inicjatywy. Poprzez tę działalność zachwycają Państwo w niej swoją pasją i entuzjazmem oraz rozwijają zainteresowanie kulturą i jej różnorodnością. Wierzę, że dzieło to zawsze będzie spotykać się z szacunkiem i życzliwością mieszkańców całego regionu świętokrzyskiego, a także stanowić będzie dla nich niezwykle cenne źródło informacji. Życzę Państwu wiele zdrowia, radości i dalszych sukcesów w pracy
zawodowej podpisała wojewoda świętokrzyski pani Bożentyna Pałka-Koruba. Dziękuję. Dziękujemy bardzo przedstawicielowi wojewody. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa jeszcze zechce zabrać głos? Na ręce pana dyrektora Łukasza Łaganowskiego został także przekazany list od pana posła Przemysława Gosiewskiego, fragment którego z przyjemnością Państwu odczytam. Szanowny panie dyrektorze, na ręce pana dyrektora pragnę złożyć serdeczne podziękowania za zaproszenie na inaugurację portalu informacji kulturalnej województwa świętokrzyskiego. Niestety nie będę miał możliwości osobistego uczestnictwa w tej uroczystości. Pragnąłbym jednak, aby ten list był wyrazem mojej pamięci i szacunku, jakim darzę Państwa inicjatywę. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważnym wydarzeniem dla naszego regionu jest powstanie portalu informacji kulturalnej województwa świętokrzyskiego. Ideą portalu jest bieżące informowanie mieszkańców naszego regionu o ważnych wydarzeniach kulturalnych, dostarczenie istotnych wiadomości o tym, jakie imprezy oraz obchody uroczystości związanych z ziemią świętokrzyską będą się w danym czasie odbywać. Panie dyrektorze. Szanowni Państwo, drodzy internauci, zainaugurowaliśmy działalność portalu informacji kulturalnej, zakończyliśmy projekt. Mam nadzieję, że portal będzie nam wszystkim służył. Będziemy mogli pokazywać bogactwo naszego pięknego regionu, bogactwo naszego miasta. Teraz została mi miła okoliczność, czy miłe życzenie, aby złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby te wszystkie dobre słowa, jakie tutaj dzisiaj padły, się spełniły, czego Państwu i sobie życzę. Drodzy Państwo, ponieważ jesteśmy przy zagadnieniach kulturalnych najwyższej próby, przed nami takie właśnie wydarzenie. Już za chwilę wystąpi artystka niecodzienna, artystka wszechstronnie muzycznie wykształcona, dobrze znana kieleckiej publiczności. Jej cudny głos rozbrzmiewał m.in. w niecodziennej scenerii kadzielni. Nazywana najbardziej czarną wokalistką polskiej muzyki. Już niedługo wyda swoją pierwszą solową płytę. Ta płyta ukaże się 23 czerwca, będzie nosiła tytuł Sony. A Państwo i internauci, którzy są z nami, będą mieli przyjemność usłyszeć te piosenki już dziś. Szanowni Państwo, zanim muzycy wejdą na scenę, artystka, którą, jak mnie ma pan prezydent Wojciech Lubawski, także darzy estymą, wejdzie na scenę. Proszę może pana prezydenta Lubawskiego o zabranie głosu. Zostałem wywołany, no to bardzo mi miło. Życzę kierownictwu Łódzkiego Domu Kultury, władzom, by ten portal był z jednej strony jakby przeglądem tego, co się dzieje w województwie i w Kielcach, ale z drugiej strony, żeby nas wszystkich mobilizował do tego, żeby tu działy się rzeczy wyjątkowe i znaczące na mapie Polski i nie tylko. Dziękuję za koncert, bo chociaż jeszcze nie słyszałem, ale na pewno sprawi nam to ogromną przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie. Szanowni Państwo, nie pozostało mi nic innego, jak tylko z największą przyjemnością pozostawić Państwa z mistrzynią budowania nastroju muzycznego, obdarzoną wielkim talentem, Dorotę Jaremę. Zapraszamy.
Dziękujemy bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy zaszczyceni, że to właśnie my zostaliśmy zaproszeni na inaugurację portalu informacji kulturalnej w moim osobiście ukochanym mieście Kielce, do którego uwielbiam wracać. Bardzo dziękujemy. Zagramy dla Państwa kilka utworów z mojej najnowszej płyty. Wraz z kolegami postanowiliśmy stworzyć płytę, zresztą dla mojej córki Soni, z coverami z bardzo znanych numerów światowych. Mam nadzieję, że Państwu spodobają. Thank you.
Dobrze, a muzyka w tej pięknej sali jest dla tego typu muzyki troszkę trudna. Także przepraszamy za hałas, ale mamy nadzieję, że nie przepłoszymy Państwa. Thank you.
teraz coś naprawdę żywego. Także zapraszamy do tańca. Road
Jako że czuję się przyjacielem Państwa i czuję, że Państwo jesteście moimi przyjaciółmi. That's what friends are for.
Thank you.